Jak dostajesz paragon, chyba w jednym sklepie w całej prowincji jest taki, że dają paragony, tam nawet nie ma żadnych VAT-ów, nie VAT-ów, po prostu idziesz, płacisz, mówisz, wystawiasz fakturę ustną, każdy ci wystawia fakturę ustną za pracę, za produkty. Oficer polityczny przyjeżdżał, ustawiał en face wszystkich facetów i kobiety wolne we wsi i mówił, jesteście mężem i żoną. A ponieważ jest społeczeństwo tradycyjne, no to ci ludzie byli z sobą do śmierci. Mało tego, są z sobą po dziś dzień, aż do śmierci. I są z tego dzieci, rodziny i tak dalej. Ręce niespracowane, okulary, tak, powód do odstrzału. Zakaz zbieractwa jako przejawu indywidualizmu. Próbowałem tą budowę zarejestrować. W mieście okazało się, że się nie da, bo tu nie ma drogi nigdzie. No to nie mówią, co was to interesuje. Pan ma, no to pan sobie buduje. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Chojnacki i Kwiecień. Dystrybutor i producent inwestycyjnych sztabek i monet ze złota i srebra. Fullbacks. Polska firma na miejscu w Chinach. Kompleksowa obsługa importu. Agencja marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Dobry wieczór, drodzy widzowie, nam zależy. Wojciech Siryk, nam zależy. Ten świat jest nasz. A ze mną Michał Pater, podróżnik i, chyba mogę tak powiedzieć, wolny człowiek. Staram się. Dzień dobry. Właśnie może powiedziałbyś nieco więcej, gdzie my jesteśmy i dlaczego słyszymy imprezę obok, skoro to niby dżungla? Jesteśmy w prowincji Ratanakiri. Paręnaście kilometrów stąd jest miasto najbliższe. No i generalnie mam sąsiadów z lokalnego plemienia Tonpun, którzy trochę popracowali sobie na prowincji i wrócili robić wiksę. Byliśmy tam o poranku. To wtedy jeszcze było na bogato, bo Misza postawił browary po to, żebyście wy mieli łatwe wejście. A teraz już myślę, że nasi sąsiedzi lecą po bandzie i piją straso, czyli taki samogończyk ryżowy, po którym czasami się człowiek nie budzi. Czyli jak rozumiem, czeka nas jeszcze dzisiaj po wywiadzie impreza z sąsiadami. Myślę, że tak, że będzie niesamowity koloryt, tym bardziej, że taki natłok barangów w jednym miejscu to jest szok. W tej prowincji na stałe mieszka około 5 białych, w tym 2 Polaków. To dzisiaj jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. To tylu jeszcze nie widzieli na oczy nas. Trzeba pójść do sąsiadki. Na szczęście gdzieś tam schowano jakiś kawałek flaszki, z pół flaszki się jeszcze znajdzie. To pójdziemy do sąsiadki, żeby nie było z pustymi rękoma, a wy sobie nagracie kmerską wiksę. Tak, nagramy sobie ujęcia do programu Ten Świat Jest Nasz. Natomiast my oczywiście ten wywiad skupimy na sprawach trochę wolnościowych, trochę gospodarczych, trochę pewnie historycznych, bo przypomnijmy, jesteś chyba nie czynnym, ale jednak historykiem. Amerykanistą z wykształcenia, z praktyki sowietologiem. Okej, no to zaczynamy. Na początek, na rozgrzewkę, powiedz, jak znalazłeś się w Kambodży i dlaczego, bo wiem to oczywiście zza kulis, zdecydowałeś się tutaj osiąść. Tyle państw widziałeś, życia w tylu miejscach zaznałeś, a jednak ta Kambodża zwyciężyła. No, sam nie wiem. Zacznijmy od tego, że w roku 20 zaczęły się lockdowny. Jak tylko władza powiedziała, że będzie pomagała przedsiębiorcom, ludziom i tak dalej, to ja już wiedziałem, że trzeba swój projekt sprzed lat odświeżać, odkurzać. I to, co już szykowałem się do ewakuacji z Polski, muszę przyspieszyć, bo zaraz będzie inflacja. Wiesz, no jestem historykiem, wiem, jak to się kończy, prawda? No, więc pierwotnie myślałem, żeby uderzyć na Gruzję, jak tylko się otworzy, no ale niestety rok 20 był najgorszy. Miałem za sobą chyba z 8 zielonych granic, w tym dwie morskie, pokonane w ówczesnym roku i strasznie bardzo męczyło mnie to gonienie się ze służbami. Teraz mogę o tym powiedzieć, bo mieszkam w Kambodży i mam generalnie gdzieś Europę. Natomiast kolega miał mnie przemycić ciężarówką do Albanii, bo to był jedyny kraj, gdzie dało się normalnie żyć na jesieni roku 20, kiedy jeszcze nie było szczypawki. Dało się tam po prostu przejść przez zielone granice i po prostu pokazać paszport na granicy albańskiej. I niestety ciężarówka się wywróciła do śniegu, do zaspy i zostałem z tym sam. I moja koleżanka z Tajlandii namówiła mnie, żeby pojechać do Kambodży, bo tu jest jeszcze normalnie. I powolutku zacząłem te kwity szykować. I wyobraź sobie, że tutaj wjechałem na patencie takim, że oficjalnie jako człowiek od marketingu w resorcie, w którym dzisiaj byłem. Też nagrywaliśmy. Tak, nagrywaliśmy. Nie sądziłem, że pół roku później zostanie mi zaproponowane, żeby tutaj po prostu trochę popracować w trakcie tych lockdownów. No i spodobało się, to jest najgorsze, że się spodobało. No właśnie, co... I zamiast robić po byłym Związku Sowieckim wyprawy, mieszkając w Gruzji,
Zajmuję się aktualnie wyprawami po Kambodży, uczę się już czwartego języka obcego systematycznie i jest pięknie. No właśnie mówisz, spodobało się, jest pięknie. Czym takim przekonała do siebie Kambodża? Święty spokój. Robisz co chcesz, nikt ci nie wchodzi w drogę. To chatkę w Bieszczadach też można kupić. No dobra. A tutaj teoretycznie na białego, póki sobie paszportu nie zrobi, jest najem długoterminowy. I nawet mając najem długoterminowy, mogę zrobić więcej niż na swoim w Polsce. Mało tego, mój pobyt tutaj to jest 363 dolary rocznie za wizę, czyli około dolara dziennie. Poza tym jakiekolwiek daniny na rzecz tego państwa? Nie. To znaczy, no ja jako tutaj jeszcze jednoosobowy człowiek, który organizuje wyprawy po Kambodży, dla ludzi, którzy tutaj przyjadą, więc jesteśmy poza systemem unijnym, to też trzeba przyjechać. Można się tam umówić, ja odbiorę z lotniska, robimy to w ramach Kambodży, więc generalnie Eurosojus no, się nami nie interesuje, z racji tego, że nie dotykamy strefy europejskiej, prawda? Stałem na skraju tego pola i została przede mną zaprojektowana taka wizja, że może ze was Gruzji bym wybrał tą Kambodżę, bo tutaj jest taki hektar ziemi, ja bym sobie tutaj chciał coś zbudować, byśmy się jakoś tam dogadali. To zaraz będę pytał jeszcze o ten dom, który już zbudowałeś. Ale natomiast w ciągu roku udało się zrobić i chatę, w sumie chata została zbudowana w sierpniu i rzeczywiście agencja wyprawowa, gdzie w Polsce, żeby bawić się w takie rzeczy jak wycieczki z ludźmi, musisz mieć wkładu depozytu w banku 500 000. Pierwsze słyszę, szczerze mówiąc, ale dobrze no to, wiedzieć. Mój kolega ma coś takiego w Gruzji i ma święty spokój, bo on po prostu ma swoją działalność w Gruzji i się w to bawi. Natomiast w Polsce musisz mieć 500 000 depozytu po to, żeby w razie czego państwo ci na to wlazło i ewakuowało ludzi, jeżeli dasz dupy. Okej. Zapytam, skoro jesteśmy wokół takich tematów przedsiębiorczości, jak wygląda system gospodarczy Kambodży? Bo my zwiedzamy wspólnie ten kraj od kilku dni i ja widząc no, naprawdę ogromną dawkę takiej niczym nieskrępowanej inicjatywy gospodarczej, powiedziałem do ciebie tak. Misza, to nie jest liberalizm, to nie jest libertarianizm, to jest chyba jakiś anarchokapitalizm. A ty odpowiedziałeś co? To jest Kambodża. To jest tak, wolność. Że oni nie znają nawet takich pojęć, ich to nie obchodzi, to jest wolność, po prostu wolność, Kambodża. To jest Kambodża. Jak byś scharakteryzował to, co tutaj się dzieje właśnie w gospodarce na tym niskim, zwykłym poziomie? Nie mówię korporacje, wielkie firmy gdzieś tam w stolicy, tylko tak po prostu ludzie, zwykli ludzie. Nic się nie dzieje. Idziesz do sklepu, kupujesz. Jak dostajesz paragon, chyba w jednym sklepie w całej prowincji jest taki, że dają paragony, tam nawet nie ma żadnych VAT-ów, nie VAT-ów, po prostu idziesz, płacisz, mówisz, wystawiasz fakturę ustną. Każdy się wystawia fakturę ustną za pracę, za produkty. Wiesz, no, ja jestem za mały, żeby się bawić w robienie biznesów takich poważnych. Jestem podróżnikiem. Przy okazji oprowadzam ludzi po Kambodży, latam dronem. Nigdy żadnych uprawnień nie robiłem, nie miałem. Jestem z polecenia droniarzem. Zdarzało się, że nawet dla partii rządzącej tam jakieś materiały kręciłem. Tak wyszło. Na zasadzie, że o, tu jest taki chłopak, który dobrze lata dronem. Nie sprawdzali papierów. A po w sensie co? Na drona. Przypomnijmy, w Polsce oczywiście trzeba takie posiadać. Podejrzewam, że gdybym się tym zainteresował w Kambodży, bym się otarł o Ministerstwo Obrony, bo to już jest technologia no, szpiegowsko-wojskowa z punktu widzenia takiego kraju jak Kambodża. No wiesz, oni tu cały czas mają kałasze, starą technologię i tak dalej, więc po co na siebie zwracać uwagę? Czyli jeśli chodzi o gospodarkę tego państwa, po prostu wolność. Tym bardziej, że tutaj na przykład jak odpalisz drona, to nie, o patrz, dron, ale fajnie. To w Polsce tak było pewnie, ale na początku dronów, przez pierwsze pół roku albo przez pierwszy rok. I też wtedy jeszcze to była nowość, więc można było latać, bo nie było na to przepisów. Szybko się to skończyło. Czyli podsumowując gospodarkę, wolność, po prostu wolność. Nie interesowałem się szczegółami, przyznam szczerze, ponieważ ja pytam o tą praktyczną stronę, to co widzisz. Gdybym jakąś fabrykę założył na przykład i sobie miał na takie środki inwestycyjne, to bym się tym zainteresował. To w takim razie coś, czym na pewno bardziej się interesowałeś, a mianowicie historia, która w przypadku Kambodży no, była burzliwa. Powiedz, jaki okres z historii Kambodży jest najważniejszy dla tego, jak dziś wygląda ten kraj? No wszyscy wracają do niestety czerwonych Khmerów, ale ja raczej bym zaczął od początku, czyli od tego, że to jest obszar kolonizowany przez przybyszy z Indii, z tego rejonu świata.
nazywany złotą ziemią ze względu na złoto, srebro, kamienie szlachetne, drogocenne drewno, przyjazny klimat. I ciekawe jest też to, że tutaj zawsze władcy byli inkarnacją bóstw. Z reguły Wisznu, bo to byli hinduiści na początku, jeden tylko władca był inkarnacją Buddy, ale nawet po dziś dzień jest pewien taki nimb pewnego sakrum wokół osoby władcy. Kluczowe dla dzisiejszej Kambodży będzie ostatnie 50 lat. I Kambodża dołączyła do ruchu państw niezaangażowanych, no ale mogła być niezaangażowana pod warunkiem, że się na to zgodziły inne duże państwa. Amerykanie się nie godzili, Związek Sowiecki też się nie godził. Amerykanie w ramach doktryny powstrzymywania bardzo mocno ściskali na króla Sihanouka, aż w końcu amerykańska wywiadownia w roku 70 wsparła przewrót wojskowy generała Lon Mola i król Sihanouk, wyleciawszy na Lazurowe Wybrzeże, dowiedział się już w Moskwie od Kosygina, jak zasiadał samolot do Pekinu, że został obalony i skazany zaocznie na karę śmierci. I na tym polega cały widz. Ciekawy, że dostał on propozycję nie do odrzucenia od Mao Tse-tunga, czyli musiał firmować działania Salot Sara, czyli Pol Pota i Czerwonych Khmerów na arenie międzynarodowej, jeżeli chce być z powrotem u władzy. Czyli z jednej strony król musiał firmować działania komunistów, takiego bardzo, bardzo skrajnego ruchu komunistycznego, jakim byli Czerwoni Khmerzy. Cóż, cała ta historia prowadzi nas do takiej ciekawej refleksji, w kontekście chociażby obecnych wydarzeń, które się dzieją na świecie, że dzisiaj się na to mówi proxy war, że to jest wojna zastępcza i już wówczas, z racji tego, że mocarstwa posiadały broń atomową, musiały eskalować konflikty w różnych rejonach świata, stopniowo posługując się innymi państwami. I właśnie na terytorium Kambodży i Wietnamu miały miejsce starcia dwóch systemów, tak? Związku Sowieckiego i amerykańskiego. W 30 kwietnia roku 75 z ambasady amerykańskiej w Sajgonie uciekały śmigłowcy i ostatni Amerykanie. Wietnamczycy próbowali łódkami, ci południowi, się jakoś wydostać na lotniskowce i na inne okręty amerykańskiej marynarki wojennej. A niedługo później, bo bodajże chyba w maju tego samego roku, Czerwoni Khmerzy zajęli Phnom Penh i to jest kluczowe z punktu widzenia dzisiejszej historii i zrozumienia Kambodży, ponieważ... No właśnie, jak wyglądały ich rządy? Może kilka konkretnych przykładów, bo to są rzeczy często, no powiedzmy sobie szczerze, szokujące. Każdy komunizm ma swoją charakterystykę. Komunizm rosyjski nawiązywał do koncepcji przebóstwienia świata prawosławnej i wszechświatowej rewolucji. Komunizm khmerski nawiązywał do koncepcji tabula rasa oraz do koncepcji buddyzmu Theravady, czyli koncepcji odradzania się człowieka aż do nirwany. Stąd właśnie wypędzenie ludzi z miast na prowincje było zmuszeniem ich do pewnej pracy u podstaw i stworzenia nowego człowieka, tabula rasa. I to właśnie zrobił Salot Sar i Czerwoni Khmerzy. To ciekawe, jesteśmy w prowincji Ratanakiri, gdzie była pierwsza baza tam w Viracheju, baza numer 100. Pierwsza baza po tej stronie granicy i generalnie wśród naszych sąsiadów też mamy byłych Czerwonych Khmerów i tutaj tacy starsi panowie po 60 to z reguły są byli Czerwoni Khmerzy, przy czym oni nawet nie zdając sobie sprawy z tego, w czym brali udział. Po prostu ich wciągnięto do oddziałów partyzanckich, no i tyle, tak? Poziom sprawczości w świecie Azji jest dużo, dużo niższy niż u nas, bo jak my się śmiejemy, niektórzy przynajmniej, z tego, że Norymberga to taka szopka pokazowa po to, żeby zglajszachtować cały aparat niemiecki, żeby ukarać pewnych przywódców i największe zbrodnie, ale po to, żeby reszta aparatu została zglajszachtowana i po prostu przestawiona na inne tryby. Dlatego potem w NRD czy w RFN odnajdujemy bardzo wielu byłych funkcjonariuszy NSDAP, SS i tak dalej. I tutaj po rządach Czerwonych Khmerów tylko 3 osoby były sądzone. No bo w świecie Azji, jak ktoś ci każe, władza ci każe, no to kazali mi, tak? Rosjanie to mówią sudźba. Moja sudźba raz jest taka, że ja strzelam, a raz strzelasz ty.
Tu ludzie wierzą w karmę, ludzie wierzą w pewne przeznaczenie. Jest dużo mniejszy poziom sprawczości, też pewnej odpowiedzialności społecznej ludzi. W związku z czym nie mówi się o tym, co tu się wydarzyło, bo często te podziały przebiegały przez same rodziny, czyli jeden strzelał, drugi był ofiarą. Szacuje się, że około 1/3 populacji, 1/4, 1/3 populacji została wymordowana w wyniku tych rządów, ale z takich bardziej namacalnych przykładów. Znam ludzi, którzy na przykład w ten sposób zostali dobrani w pary, że po prostu władze naczelne stwierdziły, iż należy zwiększyć populację kraju, żeby była lepsza gospodarka. W związku z powyższym oficer polityczny przyjeżdżał, ustawiał en face wszystkich facetów i kobiety wolne we wsi i mówił, jesteście mężem i żoną. A ponieważ jest społeczeństwo tradycyjne, no to ci ludzie byli z sobą do śmierci. Mało tego, są z sobą po dziś dzień, aż do śmierci. I są z tego dzieci, rodziny i tak dalej. Inny przykład, no wiadomo, ręce niespracowane, okulary, tak, powód do odstrzału, zakaz zbieractwa jako przejawu indywidualizmu. No, ciężkie czasy. Natomiast to się zmieniło, ponieważ część ludzi uciekła do Wietnamu i kiedy oddziały Czerwonych Khmerów zaczęły robić czystki na terytoriach wietnamskich, to wówczas Wietnam Północny zaatakował, w sumie już wtedy cały Wietnam, tak? Wietnam komunistyczny zaatakował Phnom Penh i obalił te rządy. I to jest właśnie ciekawa refleksja polegająca na tym, że przez długie lata Amerykanie wspierali rządy, partyzantkę Czerwonych Khmerów już po upadku ich rządów. Tajlandia dawała ziemię i bazy, Chińczycy wysyłali broń, Amerykanie dawali dolary, a nawet w Kuala Lumpur stworzyli pseudorząd i nawet wprowadzili Czerwonych Khmerów do ONZ-u. Chociaż kiedy oni występowali, to ostentacyjnie opuszczali salę. O tym pisał w swoich pamiętnikach Rusi Hanuk, że to jest straszna hipokryzja. Sihanouk, który po półtorej roku pobytu tutaj w trakcie rządów Czerwonych Khmerów, po prostu uciekł do Francji, stwierdził, że on tego nie będzie filmował dalej. A to wszystko działo się w ramach tak zwanego proxy war, ponieważ Chińczycy od czasu powstania broni, stworzenia broni nuklearnej w Związku Sowieckim i od czasu potępienia kultu jednostki na 20. zjeździe KPZR byli skonfliktowani z Sowietami. Potem miały miejsce różne incydenty graniczne w Primorii, czyli tam koło Władywostoku, tam gdzie Janek swojego ojca szukał, zaginionego na Westerplatte, szereg pancernych. Więc doszło do tego, że w pewnym momencie Chińczycy byli skonfliktowani z Wietnamczykami na północy, więc Chińczycy wspierali Czerwonych Khmerów, Amerykanie też i Tajlandia też, ponieważ wspieranie Czerwonych Khmerów angażowało Wietnamczyków, którzy byli wspierani przez Związek Sowiecki. Tak samo jak Amerykanie wspierali Mujahedinów w wojnie w Afganistanie. Opowiadam o tych zależnościach, ponieważ jesteśmy w dość specyficznych czasach. Dzieje się wojna za naszymi wschodnimi granicami, która ma różne oblicza. I te oblicze nie są jednoznaczne, prawda? Z jednej strony ja też kibicuję Ukraińcom, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to jest rozgrywka mocarstw. Bardzo szeroko opisałeś te już minione czasy w Kambodży. Próbowano tutaj, tak to ujmę, tych ludzi sztucznie zmieniać, jak to komuna często. Nie było pieniądza przez 4 lata. Doszło do tego, że po ustanowieniu nowych rządów prowietnamskich tutaj, ludzie pracujący w administracji nie chcieli przyjmować waluty, chcieli mieć żywność, bo się bali waluty. No, czyli to były pomysły wręcz radykalne. No, ale jednak teraz funkcjonujemy tutaj w ramach jednak gospodarki rynkowej. Lub tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na takim przyziemnym poziomie, no to bardzo rynkowej, niemalże libertariańskiej. Czy to społeczeństwo się odnajduje w takich realiach, biorąc pod uwagę historię całkiem niedawną przecież? Nie mamy aktualnych danych dotyczących poziomu analfabetyzmu, bo to są dane między 20%, 40%, czasami nawet więcej. Ale weźmy pod uwagę, że, że nawet 30% ludzi, tak, jest analfabetami. A to nie jest prosty alfabet przy okazji, bo uczy się tego języka, także nawet wiem. Jak chcesz takich ludzi nauczyć płacenia podatków,
To stąd się może ten libertarianizm, w cudzysłowie oczywiście, wziął tutaj. Z biedy to na pewno, ale też z konieczności ściągania kapitału, bo tutaj jest ogromny problem z przemysłem, który został wyniszczony. Ale jak słyszymy, sąsiedzi, przypominam, środek dżungli, radzą sobie z elektroniką. Mają podobny patent jak ja, mają panel słoneczny i akumulator. Ja z kolei no, jeszcze chwilowo prądu nie mam. Kosztowałoby to kolejne parę tysięcy dolarów, żeby tutaj pociągnąć 2 km kabla od najbliższego słupa. Natomiast zamontowałem sobie też akumulator, tylko i dużo większe ogniwo słoneczne oraz przetwornicę za 50 dolarów, taką na klemy, i okazuje się, że się da, jak widzisz. Omówiliśmy trochę historii, trochę gospodarki. Powiedz na koniec jeszcze coś o tym domu, przyznaję szczerze, imponującym. Jak wyglądało to znaczy budowanie tego budynku od strony takiej formalno-prawnej? To wyglądało w ten sposób, że przyszliśmy na skraj pola, zaczęliśmy myśleć, jak my się tutaj zostać, w którym miejscu. Wbiliśmy kawałek bambusa. On mówi, no dobra, no to robimy kwit. Więc to kosztowało 250 dolarów wydzielenie tego kawałka ziemi, umowa, mapa, potem jakiegoś budowlańca szukałem. Szukanie też nie było proste, bo tu nie ma tak po prostu firm budowlanych za bardzo. Po prostu się jeździ od budowy do budowy i się szuka kogoś. No to umowa to kolejna kartka A4 i trzecia kartka A4 to projekt. Czwarta kartka A4, czyli na cztery kartki. Próbowałem tą budowę zarejestrować. W mieście okazało się, że się nie da, bo tu nie ma drogi nigdzie. No to nie mówią, co was to interesuje. Pan ma, no to pan sobie buduje. Więc i studnie, i szambo sobie wykopałem, i chatę postawiłem. Trwało to prawie pół roku. Miało trwać mniej. Jak dla mnie długo, ale podobno na warunki polskie to krótko. Niektórzy tyle załatwiają właśnie same sprawy papierkowe. No widzisz, no teoretycznie mając coś na dzierżawie długoterminowej, tutaj możesz zrobić dużo więcej niż w Polsce, mając coś na własność. A ja wiem, że ja to sobie w końcu ogarnę formalnie już do końca na siebie. Mam czas. Właśnie na koniec powiedz jeszcze, jakie plany na przyszłość w związku z Kambodżą? No aktualnie, poza tym, że sobie podróżuję po Kambodży, planuję w porze suchej wyjeżdżać na tripy. Przepraszam, w porze mokrej, czyli w naszą wiosnę i nasze lato. W porze suchej, czyli naszą jesień, naszą zimę, tutaj sobie jeździć z ludźmi. Będę rozwijał temat droniarski już nie tylko komercyjnie, ale też rolniczo. A kto wie, jakie się jeszcze pomysły pojawią. Powodzenia zatem, do zobaczenia za kolejne kilka lat. Cholera wie gdzie, tak kolokwialnie powiem. Ej, tutaj myślę. Mamy nadzieję, że dźwięk dzisiejszego wywiadu był w miarę okej. No naprawdę mieliśmy pecha z tym, że umówiliśmy się na wywiad w środku dżungli, gdzie tak de facto masz w sąsiedztwie takim bliskim jeden dom. Dwa, trzy, no. Dwa, trzy, okej. Okay. Jeden z tych domów postanowił zrobić imprezę. Tak jest. Dzięki za rozmowę. Bardzo proszę.